anestezja w powietrze. Odbierają nam ją w tej chwili i niedługo zaczniemy się dusić w tym smogu. Miejmy świadomość, że jednym, czy dwoma, czy trzema niedzielnymi zebraniami nie uda nam się zmienić polityki rządzącej w tej chwili partii. Dlatego musimy być bardzo wytrwali. Będziemy. Musimy wspierać również opozycję sejmową, nawet jeżeli nie z wszystkimi jest nam i zawsze było po drodze, bo w tej chwili musimy bronić tego, co najważniejsze, razem, wspólnie. No i będzie to długi marsz, boję się, może nie. Nie? Dobra, to przygotujmy się na krótki marsz, miejmy nadzieję, że taki będzie, ale bądźmy też przygotowani na marsz dłuższy. Bo na co oni liczą? Oni liczą na to, że się zniechęcimy, wypalimy, że stracimy nadzieję, że każdy będzie się w swoim domu zamykał. Mamy siłę. Nie zamykajmy się po naszej części ulicy. Rozmawiajmy z naszymi rodakami, którzy myślą i czują inaczej. I starajmy się uświadomić im to, co jest wspólne i najważniejsze. I to są takie proste hasła, do których musimy teraz bardzo mocno wracać. Wolność i demokracja. Dziękuję. Demokracja!